Właściwie to ten film stanowić może antyporadnik dla nauczycieli. Być może przyda się też przyszłym pedagogom, a z pewnością może rzucić wszystkim studentom pewne światło na system kształcenia. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Człowiek jest z natury ciekawy świata, otwarty poznawczo i pragnie nowej wiedzy. Wystarczy spojrzeć na to, jak dziecko poznaje świat. Zadaje mnóstwo pytań, uczy się przez naśladowanie i dąży wszelkimi sposobami, by zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Później idzie do szkoły i wszystko staje się zwykłe. Nauka to obowiązek, a jej unikanie to spryt. Tak przygotowany człowiek trafia na studia. Czy to koniec walki o zniechęcenie? Zdecydowanie nie. Poznajcie kolejne elementy procesu systemowego kształtowania negatywnych postaw wobec procesu uczenia się. Dzielenie wiedzy na przedmioty. Świat jest niepodzielony. Jest przez nas postrzegany jako jedność. Gdy obserwujemy piłkę w trakcie meczu, nie dokonujemy osobnych spostrzeżeń w zakresie kinetyki, dynamiki, aeronautyki i aerodynamiki. Gdyby zaś poprosić o akademickie wyjaśnienie tych wszystkich procesów, które towarzyszą przemieszczeniu się naszego obiektu, zostalibyśmy wysłani do przynajmniej 3 sal wykładowych oraz 2 laboratoriów i oczywiście żadne ustalenia nie wyjaśniłyby ruchu piłki w całości. Od momentu kopnięcia do osiągnięcia celu. Oddzielanie ćwiczeń od wykładów. Nie ma chyba nic bardziej irracjonalnego niż oddzielanie ćwiczeń od wykładów. W ten sposób dokonuje się całkowicie nienaturalnego zabiegu rozdzielania 2 aspektów rzeczywistości. Choć czym innym jest wiedzieć jak i wiedzieć dlaczego, to prawdziwa siła nauki tkwi w połączeniu tych elementów. Taki właśnie proces realizuje się w trakcie dokonywania odkryć i tworzenia wynalazków. Czytane wykłady. To już aspekt techniczny, ale pewnie każdy z Was był świadkiem akademickiej tragedii, która nosi tytuł „Będę czytać, aby zachować precyzję” lub „Będę czytać, aby nie gubić wątków”. I tak mija 90 minut wyrwane z życia. Nauczyciela, który decyduje się na takie prowadzenie zajęć, można by w zasadzie zastąpić procesorem mowy. Komputer i głośnik byłby pewnie o wiele tańszy dla uczelni, dla studentów natomiast pożytek byłby chyba ten sam. Źle prowadzona praca w grupach. Praca w grupach wdarła się do akademickiego świata przebojem, od kiedy weszło KRK, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji. Podzieliły one efekty kształcenia na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Nauczyciele zaczęli więc zastanawiać się, jak wykazać, że kształtują postawy. No to zróbmy pracę w grupach, powiedzieli. I mamy dzisiaj standard w postaci źle przeprowadzonych zajęć, tak że cała grupa nie robi praktycznie nic. Jedna osoba, gdy tylko zorientuje się, że została wrobiona w reprezentowanie całej grupy, w ostatniej chwili kopiuje dane z internetu i przedstawia je jako swoje. I tak mija 12 z 16 godzin ćwiczeń przyporządkowanych do danego przedmiotu. Konieczność uczenia się na pamięć. Świetnie jest coś umieć na pamięć. Opanowanie pamięciowe jakiejś wiedzy ma tym większą wartość, im bardziej ta wiedza może służyć w rozwiązywaniu realnych problemów. Bardzo trudno jednak uznać konieczność pamięciowego opanowania materiału, który de facto nie ma żadnego zastosowania. Wydawałoby się, że po kilkunastu latach w systemie edukacji ludzie mają już wykształcone nawyki unikania wiedzy. Jednak na wszelki wypadek, gdyby system edukacji okazał się nieefektywny w tym zakresie, dla tych, których nie udało się całkowicie uformować, są jeszcze studia. Możesz być pewien, że w trakcie studiów w końcu jednak ulegniesz, a wszelka nowa wiedza stanie się dla ciebie obowiązkiem. Nowe umiejętności przedmiotem surowej oceny, a inicjatywa i kreatywność bardzo kłopotliwym problemem. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Chcesz uczyć się nowych i przydatnych rzeczy? Subskrybuj mój kanał.
Zobacz też inne filmy Akademii Belfra lub odwiedź jej profil na Facebooku. Kliknij łapkę w górę, jeśli uważasz, że dowiedziałeś się dzisiaj czegoś przydatnego. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie.